I jesteśmy. Tomasz Stańko, dzień dobry, mistrzu. Dzień dobry, dziękuję, dzień dobry Państwu. Plotkowaliśmy właśnie, że czasem to nie będzie kandydat demokratów w wyborach prezydenckich po Trumpie. No właśnie tak się mówi o tym, bo czas najwyższy, żeby kobieta w Stanach była prezydentem. I to czarnoskóra kobieta jeszcze. I to jeszcze na dodatek czarnoskóra kobieta. No to byłoby, zresztą ona podobno prowadziła Obamę. Także kto wie, czy ona nie będzie oryginałem. Jeśli zostanie. Kolejnym oryginałem już jeden tak, jest. Tak, no. Tak. No, daj pan spokój. O Boże, no. Wie pan, takie czasy. Brexit, to samo. No. Kaczyński w Polsce, są. Trump w Stanach. Bardzo Brexit dziwne czasy są naprawdę i no wszystko, ale jak ja się tak głęboko zastanawiam nad tym wszystkim, to widocznie tak musi być, no. To jest widocznie... Ale to jest kara, czy nagroda za coś? Słucham? To jest kara, czy nagroda za coś? Nie, ja myślę, że to po prostu jest taki... Tak jak pan cię pytał, czy wiatr jest karą, albo burza. Są częścią naszego życia. Czasem trzeba przewiecić. Tak samo jak cierpienie jest też częścią naszego życia. Nie zawsze jesteśmy szczęśliwi. I po prostu życie jest bogate z natury w taki, czy w inny sposób. My sobie oceniamy to według naszych własnych kryterii, potrzeb w danym czasie, ale to jest... Trzeba się umieć unieść ponad to. Chociaż to wzmaga kreatywność niesamowicie, bo jak ostatnio w ostatnim dniu swojej pracy na Twitterze jeden z pracowników zablokował konto Trumpowi i zamknął go w sumie, tak. To dzisiaj ludzie w internecie mówią, należy się temu gościowi Nagroda Nobla. Więc no, jest coś na rzeczy. Nie, oczywiście. Jedno może wymusza drugie, wie pan. Naprawdę ciężko się nad tym wszystkim zastanawiać, bo nie ma po co, mi się wydaje. Trzeba grać jazz i tyle. Tak, tak. Pomyślałem sobie, że jeśli chodzi o jazz, to w sumie to powiedzenie, bo zwykle jak się mówi, że to jest improwizacja, to że ktoś improwizuje, to znaczy, że coś jest nie tak. A w jazzie to jest na legalu, prawda? Jazz jest to właściwie jest dokładnie improwizowaną sztuką i wykorzystuje kunszt i oryginalność improwizacji, bo improwizacja to jest czymś, które można porównać z intuicją. I to daje z kolei tą świeżość, jakąś niepowtarzalną świeżość, wykorzystywanie przede wszystkim błędów. Bo mówi się o tym, ale znaczy to jest taki rodzaj hipotezy, że Mozart nie poprawiał w ogóle swoich partytur. Czyli nie chciało mu się mazać i poprawiać rzeczy, wolał ten błąd, jeśli go popełnił, uzasadniać w następnym taktem jakimś fenomenalnym rozwiązaniem wymagającym niesłychanej świeżości, kreatywności. I to się dzieje w jazzie. To jest znana rzecz, że my korzystamy jak gdyby z błędnych zagrań po to, żeby stworzyć z tego błędu coś nowego, jakąś nową jakość. Ale sami dla siebie, czy jak widzicie no, błąd u kogoś, kto dla jest na teorii muzyki. Z wami w to chodzi o w zasadzie granie według pewnych zasad w tej muzyki. No więc to jest trzymanie się reguł. To takie są może powody i tak można traktować ten błąd. To jest najbardziej kreatywna dziedzina sztuki? No ja tak twierdzę. Oczywiście jestem być może szowinistą jazzowym, nie ale, no, ale niewątpliwie... Zaczynał pan z pędzlem swego czasu. Mnie się wydaje, że jazz jest jedną z ciekawszych rzeczy i miał bardzo duży wpływ na dzisiejszą kulturę. To jest faktycznie sztuka Afroamerykanów i powstała niewątpliwie na zbitce dwóch kultur i mi się wydaje, że sądząc po tańcu i latach 30. i Fitzgerald o epoce jazzu, w ogóle jazz to jest szersze zjawisko niż myślimy i ma niesamowicie duży wpływ na całą dzisiejszą ludzkość. Bo czarnoskórzy je zaczęli, czy nie? Mnie się wydaje, że zaczęli czarnoskórzy w białym środowisku, to znaczy to jest połączenie anglosaskich tych pieśni protestanckich, czy francuskich, kreolskich, jakichś rzeczy, z poczuciem czasu Afrykanów, którzy mieli specyficzne poczucie czasu, bardzo dokładne i bardzo precyzyjne, które się kojarzy z takim kołyszącym się, swingującym zachowaniem. Ale proszę zobaczyć, wtedy mówimy o odległych czasach w sumie, ale połączenie różnych kultur dawało coś nowego, coś fajnego. Dzisiaj jak się myśli o połączeniu kultur, to jest jakiś taki strach, prawda, przed innym, przed obcym. Nie, w połączeniu kultur, zależy kto, ja się nie boję. No. Ja się zawsze za późno urodziłem, bo ja czekałbym na świat, w którym będą wszyscy mieszkali na jednej ziemi i nic więcej. Mnie się najbardziej to podoba. Mieszkając w Nowym Jorku, widząc naprawdę tygiel narodów, ludzie są absolutnie identyczni, wszyscy ludzie. I myślę, że dążymy do tego, żeby
wszystko się coraz bardziej mieszało i to też spowoduje na pewno mniejszą agresję z naszej strony, mniejsze walki. No nie wiem, ale w każdym razie mi się wydaje, że taka jest tendencja i to żadne procesy tego nie zastopują. No fajnie by było, chociaż rzeczywiście w Polsce akurat jest taka narracja gdzieś płynąca z góry, że ktokolwiek, kto ma trochę ciemniejszą skórę, trochę bardziej skośne oko, inny, trochę jest inny. Tak w ogóle generalnie to na to wszelki wypadek wiejska. W ogóle nie spuszczają. Szczerze mówiąc, to jest wiejska narracja, bo tak samo odmieńców się traktuje na wsi bardzo surowo. Hmm. W związku z tym to jest jakby wiejski typ koncepcji społecznej. A jednocześnie widziałem zdjęcia z wczorajszego maratonu w Nowym Jorku. Kilka dni dosłownie po kolejnym zamachu terrorystycznym. Ludzie wychodzą na ulicę w liczbie niesamowitej i mówią, właściwie co, mamy się pochować? Tylko wychodząc i łącząc się, to jesteśmy jest w stanie pokazać, to że wykonuje wygramy. Dokładnie odwrotny skutek, wie pan, to oczywiście. Ja tam często widywałem ten maraton. Świetnie jest ten maraton w Nowym Jorku. Najbardziej mnie uderzyło to, że wszystko wolno, że nawet wolno biegać zwykłym ludziom, tam z boku sobie. Wie pan, że nic nie zatrzymują. I porównuję to, bo ja mieszkam na Powiślu, do naszych maratonów, które są, gdzie musiałem z walizką raz Sheratonu iść, bo nie mogłem dojechać do siebie. Tak, bo traktuje się to troszeczkę tak jako niezwykłą rzecz, coś takiego się z taką wydarzy, pompą to, jakąś straszliwą. To tylko tak. Po prostu ale 40 kilometrów do przebiegnięcia. To mija, bo tak. Częściej pan dzisiaj jest tam, czy tu? Nie, jestem zasadniczo bardziej tu oczywiście, ale tam bywam jakby gdyby, teraz jadę za miesiąc czasu. Mniej więcej 3-4 miesiące w roku zawsze jestem. Jazzowo sobie Nowy Jork dalej fajnie radzi? No wie pan, to jest centrum. Mimo, że przyszło tej, nowe, to jest centrum przyszło nowe muzyki. I młode? Cały czas jest, wie pan, nowe, ale to jest centrum tej muzyki. I tamta scena właściwie dlatego jest tak ważna dla mnie, bo to jest najważniejsza scena i tam wszystkie takie drobne niuansiki na dole. Kto jaką ma pozycję, kto jak gra, kto jest w tej chwili świeży, nowy. A kto jest no, dzisiaj? No dzisiaj jest masę muzyków, wie pan, to trudno A to jest pokolenie powiedzieć. 40 plus, 30 plus, Nie, 50 to jest plus? 20. 20? Tak, muzycy, wie pan, no ja miałem 20 lat, jak zaczynałem grać z komedą. Wtedy się zaczyna. Wszyscy zaczynają wtedy, przeważnie wtedy. Przepraszam, w takim razie to być może było głupie, ale cały czas mi się wydaje, że do jazzu potrzeba, ale może 20-latkowie dzisiaj też są już po prostu dojrzali, że potrzeba do tego dojrzałości. No potrzeba dojrzałości, ale wie pan, dojrzałości, ale dojrzałość plus świeżość, także ten balans jest dobry, dojrzałości potrzeba, ale ludzie zaczynają wcześniej grać, coraz wcześniej się zaczyna człowiek zajmować sztuką, także... Wie pan, to jest dosyć tak jak w klasycznej muzyce. No jak nie pan nie zacznie, jak ma pan 4-5 lat, to pan już potem nie nadgoni tego poziomu wirtuozeckiego. To się bardzo wcześnie zaczyna. Mamy podgląd na to, co działo się na scenie Bielskiego Festiwalu Jazzowego, który co jesień właściwie Stańka ogarnia. Tutaj też się dzieje sporo nowego? Tu się dzieje, to jest festiwal, nie no, to jest dosyć stabilny festiwal. I ja z córką właściwie robię, muszę to podkreślić, właściwie tak prawdę mówiąc, ona coraz bardziej, ja głównie firmuję. Natomiast głównym jak gdyby twórcą tego festiwalu jest dyrektor Bielskiego Centrum Kultury, pan Władysław Szczotka, no bo to on załatwia sponsorów, płaci, organizuje te najtrudniejsze rzeczy. Układanie programu to jest nic, to jest łatwizna, to jest miła czynność. No niby tak, ale trzeba zaprosić parę osób, które przyjadą. No to tak, oczywiście, ale to są drobiazgi w porównaniu z tym, co właściwie czynią dla tego festiwalu władze, to znaczy, że go organizują, że mają na to środki, że prezydent Jacek Krywul też pomaga, że to jest najważniejsze. Także właściwie największym twórcą Bielskiego Festiwalu jest miasto Bielsko. No tak, a Stańko właściwie przejazdem się zatrzymuje na chwilę. W ogóle wchodzi tam coś zatrąbi i do widzenia. Trochę to tak, właściwie muszę szczerze powiedzieć, to tak właściwie jest. Natomiast co jest fajne, myślę sobie, i też nie obrażając Bielska, ale że dzisiaj wiele osób, które próbują odpowiedzieć na pytanie, dlaczego na świecie, w polityce czy społeczeństwie jest to, co jest, mówią, trzeba zacząć od szkół, trzeba zacząć od domów kultury, bo to tam, jeśli pokażemy pewien, nie wiem, dojrzalszy kierunek, bardziej otwartą
głowę, no to to będzie procentowało, więc to fajne, że zakładam, że jazz może być takim otwieraczem głowy jednak. No wie, wszystko jest, wie pan, każda bardziej wyrafinowana forma sztuki jest ważna dla społeczeństwa, bo otwiera właśnie nowe, świeże horyzonty, wymaga pewnego poświęcenia, ale też nie wymaga dużej ilości słuchaczy. Większe, mi się wydaje, że to wszystko się układa naturalnie. Większość ludzi, jeśli chodzi o muzykę, interesuje wręcz tam może i disco polo, i co nie jest ani złe, bo też wszystko ma swoje dobre strony. Zwróciłem uwagę, że disco polo zwraca uwagę na czystość śpiewania. A jak może już dzisiaj tak nie ma, za moich młodych czasów w kościele, jak pan wszedł do kościoła, to pan posłyszał, że nie było pieśni, tylko była taka masa się ruszała dźwiękowa w tamtą i drugą dalej stronę. Dalej tak jest. Jakby dalej tak, mniej lub więcej. Rodę, a oni śpiewają krystalicznie, czysto i zwracają na to uwagę. Myślę, że ludzie, że to po jakichś latach będzie miało swoje reperkusje, bo wszystkiego się można nauczyć oczywiście. A wyrafinowane gatunki sztuki rozwijają, wie pan, w jakiś sposób dają wrażliwość i wiele innych rzeczy. Choćby nawet samo interesowanie się takimi rzeczami jest pewną, stwarza w człowieku pewną poczucie pewnej wyjątkowości. I to jest też wartość. Jak ostatnio gadaliśmy, plotkowaliśmy sobie tutaj, czy z Wojtkiem Mazolewskim, czy z Napiórkowskim, to oni mają taki fajny czas. Jeżdżą po świecie, ten polski jazz jest na świecie bardzo fajnie odbierany i że właściwie te granice też się fajnie przesunęły. No w pana przypadku to zawsze było oczywiste, że pan nie jest tylko polski, ale jest pan amerykański także, ale to młode pokolenie też sobie świetnie radzi. Nie? Wszyscy sobie świetnie radzą, wie pan, dlatego, bo mi się wydaje, że wbrew pozorom w Polsce jest w tej chwili eksplozja. Nasza historia idzie, przyspieszyła i zaczynamy dobijać do Europy bez względu na jakąkolwiek sytuację, bo to są długie procesy, że my zaczynamy. Już był jak kiedyś w komunie i Polska Szkoła Plakatu, Polska Szkoła Kina, muzyka poważna, Pendereckie, Awangarda Polska, Lutosławski były bardzo cenione, że nigdy w historii nie mieliśmy takiej sytuacji. Właściwie ona cały czas jest i przyspiesza. I fajnie, że to nowe pokolenie sobie... I tak nowe pokolenie bez kompleksów. Nazwiska legendy, ale nowe pokolenie bez kompleksu, prawda? Zupełnie bez kompleksu. Tylko artyści, nie tylko znani ludzie, ale jeżdżąc po Anglii widziałem, że ci zwykli ludzie, ta zwykła emigracja młodziusieńka jest bez kompleksów. To są zupełnie inni ludzie. Teraz byliśmy z Onetem w Portugalii przy okazji Volvo Ocean Race. Rozmawialiśmy z Polakami, którzy tam wyjechali. Dziewczynami, które mają tak mniej więcej w okolicach 30 lat, żadna z nich nie użyła słowa emigrantka w odniesieniu do siebie. No, tylko po prostu dzisiaj ja chcę pracować tu, więc pracuję tu. Chcę za chwilę pracować we Włoszech, będę pracowała we Włoszech. Jak mnie ktoś wezwie do Londynu, jestem w Londynie, ale czy ja jestem na emigracji? Nie. To jest piękno dzisiejszego świata. To jest właśnie to, że kula się zaczyna łączyć, że ziemia zaczyna być siedliskiem nas wszystkich. Dla wielu jeszcze jest płaska ta ziemia wprawdzie, ale... A dla wielu jest jeszcze płaska, ale to tak widocznie musi być. No wie pan, no różnie jest. No. Ludzie nie są sobie, są sobie równi, odcząc byli, jesteśmy Kromańczykami, jesteśmy Radzyzami, ale w różnoraki sposób używamy tego, co na czym ja noszę czapkę. Większość ludzi raczej używa tylko do noszenia czapki. Oj tak. Mogąc używać tą część, ale niespecjalnie się tym interesując. Pan ma czas jeszcze na robienie nowych rzeczy? No wie pan, cały czas muszę coś nowego robić, nowe projekty i tak dalej, bo ta sztuka nie znosi. To jest tak jak rzeka, no musimy płynąć. Musimy cały czas płynąć. To co tam panu w duszy dzisiaj gra? No wie pan, tak się wolno zastanawiam. Niewątpliwie kończy mi się już ten okres, który w Nowym Jorku rozpocząłem z tym swoim nowojorskim bandem, takiej muzyki bardzo lirycznej. Nie wiem, czy nie wrócę bardziej do korzeni i zacznę grać bardziej nowoczesną muzykę. Free jazz nowoczesna jest... dlatego, że to są inni słuchacze? Jest ich więcej? Nie tyle, inaczej? Że inna... Nie, niekoniecznie. Słuchacze są dosyć podobni. Nowoczesna dlatego, bo to jest pewnego typu świeżość. Nowy typ myślenia daje poczucie jak gdyby świeżości i że człowiek się nie zamyka w starych, nie kostnieje, tylko się odświeża, zmienia tą skórę cały czas, bez przerwy stara się być, utrzymać na tej drodze życia, bo mi się wydaje, że to jest najważniejsze. Nie jak długo się żyje, tylko czy się równo utrzymuje tempo na tej drodze życia, czy cały czas wszystkie nasze
przyrządy, można powiedzieć, są funkcjonują bez zarzutu. Ale to skoro pan chce iść, powiedzmy, w tą nowocześniejszą stronę na chwilę, to skąd pan bierze? Od kogo? Ja panu powiem, ja nie biorę od nikogo, sam sobie trochę biorę ze świata, no z tego, co nas otacza. No w rezultacie niech pan zwróci. Pamiętam, jak kiedyś Starzewski mi powiedział o abstrakcji. Powiedział, no wie pan, no wszędzie ma pan abstrakcję. Narysował, jak gdyby, taką formę obrazu w powietrzu. Niech pan zobaczy, teraz mamy to przed sobą. Przecież to jest wiele brył, które są ułożone w pewnym porządku. Koniec. Prawda? Mm. I koniec, więc to można zewsząd brać inspirację. Trzeba być tylko dosyć otwarty i daj pan, do tego jest potrzebna tolerancja. No tak. Bardzo szeroko rozumiana tolerancja, która w każdej dziedzinie powinna obowiązywać. Od polityki przez zachowanie społeczne po muzyce. Wszędzie, tylko, wszystkim. Ale dzisiaj mam wrażenie, że jest kryzys tolerancji. Dzisiaj tolerancja się cofnęła. Ale skąd? Wiem, dlatego, bo widocznie to wszystko idzie falami. Mi się wydaje, że rozwój świata idzie kołem. I no, widocznie teraz tu jesteśmy, w tej części, o tu gdzieś, do tyłu idziemy, jak gdyby. Że taki jest rozwój, no. I co będzie za chwilę? No, pytam mądrzejszego od siebie. Za chwilę miniemy ten punkt najgorszy i zaczniemy lecieć do przodu. Czyli będzie. Ale ta chwila, to nie wiadomo, kiedy nastąpi. To troszeczkę od nas zależy. Aż tak? No, mi się wydaje. Od nas to może od Trzaskowskiego coś zależy. No, widać, mnie się wydaje, właśnie widziałem się teraz z Rafałem. Jak się okazało, że jest pana słuchaczem, to już właśnie no, musi pan tylko, że moim słuchaczem, ale to jest przede wszystkim syn mojego najbliższego kolegi, Andrzeja Trzaskowskiego, słynnego jazzmena. Hmm. Tych dwóch wielkich gigantów jazzu wtedy zaprosiło mnie do współpracy w 1963 roku. Krzysztof Komeda i Andrzej Trzaskowski. Dzisiaj, dzisiaj prawa strona, jakby usłyszała, powiedziałaby, że to komoderstwo. No, to jest komoderstwo. Jak nic. No nie wiem, czy to było homoterstwo, bo ja byłem dla nich obcy. Ale z Andrzejem, jak się spotkaliśmy, można powiedzieć, że jesteśmy w tej chwili w jakichś kontaktach homoterskich. Z Rafałem, przepraszam bardzo. Jak powie, wesprzyj mnie w kampanii, to pan to zdecydowanie zrobi? Zdecydowanie, tak? Oczywiście. A po Komorowskim nie ma pan kaca? Ja panu powiem, nie mam kaca, dlatego, bo on robił to, co mógł, najlepiej mu się to chciał robić. Ja niespecjalnie lubię oceniać ludzi, powiem panu. To jest częścią mojej tolerancji. Ale to jest super, tylko że dzisiaj czasy są takie. Cześć, dzień dobry. Zanim zaczniemy rozmawiać, po której stronie jesteś? Nie robię. Czasem tego. Rozmowa się od razu kończy. Walczę takie z tym. Czasy. Walczę, mimo że mam też tendencję do tego, walczę z tym z sobą. Chcę, jednak uważam, że to jest podstawa, że tolerancja działa w dwie strony i trzeba naprawdę ją traktować nie wybiorczo, tylko nie tak, jak mi jest wygodnie, tylko ją zdecydowanie używać. Jak tak jest, to widocznie tak powinno być, czy nie wiem, no trudno mi powiedzieć, bo to jest bardzo skomplikowane zagadnienie, także wolę nie wypowiadać się na te tematy, tylko sobie według swojej oceny życia oceniać i się w tym wszystkim, w tej zupie dzisiejszych czasów pływać. No i tak. Ona jest strasznie pogmatwana. Tam wszystko bardzo w niej pływa. Wszystko jest poplątane, naprawdę jest bardzo dziwne są. Mi się wydaje, że to jest wynikiem, że to jest de facto pozytywne zjawisko, bo wszyscy trzeba, w jakiś sposób... Trzeba zrobić taki kipisz wszystkim autorytetom i tak dalej, tak, żeby rozwalić nie, wszystko i zbudować na nowo? Może to nie nawet o to chodzi, tylko żeby ta zupa była bogatsza. Wie pan, żeby społeczeństwo było, im bogatsze jest społeczeństwo, tym de facto lepiej. Że żeby było szczęście, to musi być nieszczęście. Żeby było dobro, to musi być zło. Więc wie pan, że my unikamy tych biegunów, a one są. One są wyznacznikiem wszystkiego. Wczoraj las, jak się... Mnie to bardzo martwi, to stwierdzenie. Ale las, jak się nie spali w ciągu 200 lat, to marnieje. Czyli to, że wojen tak długo nie ma... W Kalifornii coś o tym wiedzą, nawet czasem specjalnie wypalają... W Australii tak robią, specjalnie wypalają często spore połacie, żeby się odnowić. Przyspieszyć, tak. To jest dobry pomysł. Tak. Nie namawiamy do palenia, broń Boże, niczego. Boże. Stańko apeluje do spalenia Warszawy, żeby szybciej się odrowiła. Ale no jest coś takiego. Nie sądzę, żeby to się... Żebym tak... Nie, oczywiście, że nie. Ale naprawdę pan się tak opatulił w taki kokon przeczekania? To znaczy, jest, ja się jest, nie opatruję w kokon przeczekania, tylko ja nie walczę. Ja walczę tylko z muzyką. Albo z sobą. Tylko i wyłącznie. Ja mam dosyć specyficzne pojęcie o walce. Uważam, że no to jest niewątpliwie, walka jest podstawą życia w ogóle. Ale mi się wydaje, że nie jest to jednoznaczne rozwiązanie, że
że im bardziej skomplikowane są struktury, tym walka sobie jest mniej, coraz mniej jest jak gdyby cenna, tak bym powiedział. Że właściwie dzisiaj walka została cenna i szlachetna w sporcie bardziej. A że wojny już zaczynają być za bardzo niszczące, że w dzisiejszych czasach, no zresztą sam pan wie, no przecież atom nie pozwala nam prowadzić dużych międzynarodowych wojen. To prawda. Więc w związku z tym... Chociaż dzisiaj wojna jest z facetem, który ma atom, się wywołuje na Twitterze. To jest najgorsze. Znaczy najgorsze, nie najgorsze, no ale wystarczy 140 znaków i świat jest na krawędzi wojny, no. Tak, tak. No tak, tak. Tak. Taki czas. Tak. No, takie ludzie, którzy mają dostęp do guzika, są mało obliczalni. No. Mało obliczalni. Dzisiaj i przeważnie ludzie, którzy mają dostęp do tego typu przyrządów, są z natury swojej jakimiś mutantami, czy jakimiś... Niewątpliwie nie są to ludzie normalni całkowicie. Nie są. W ogóle czasy się zrobiły, już nawet abstrahując od tego... No zawsze tak było. No wie pan, no ostatecznie nasza, nasza przyjaźń do kloszardów i do świr, słowo świr, przecież to powinno być negatywne słowo. Jest bardzo pozytywne. Tak, bo ale czyli społeczeństwo toleruje świr. Tak, ale bo świr potrafi być też pozytywny. No, ktoś, no jesteś tak, fajnym tak. Świrem. To znaczy, no robisz coś fajnego, tak, prawda? Tak. Można jesteś tak inny. Jesteś jak gdyby odmienny trochę od tej całej masy tego kierdla owiec, w którym jesteśmy. No ja zawsze byłem troszeczkę na obrzeżach, tak, także mnie tego nie brakuje, tego mutanstwa czy świrostwa. To się mówił pan o tym, że tak zaczynaliśmy od jazzu, że to jest bardzo kreatywne. Świr jest zwykle bardzo kreatywny, prawda? Oni w, no, świr, w różnych dziedzinach życia tak, są bardzo fajni i potrzebni. No są tak, no, ale mogą chyba, być że zaświrują. Jak świr zaświruje, to już jest dobre najgorsze. I jest koniec wtedy, tak. Bo nie staje się niestety normalnym, tak jak plus i minus się jakoś tam tak neutralizuje, to tutaj nie ma tak dobrze, tylko następuje to, co teraz często w Stanach wy mówicie, dziennikarze, podejmujecie te dziwne rzeczy tych wszystkich różnych terrorystów i... Terrorystów to jedno, ale dzisiaj ile czasu za oceanem, to jest bardzo dobrze widoczne, ile czasu dzisiaj redakcje zaczynają poświęcać na wyprostowanie wiadomości, tak. Na wytłumaczenie ludziom, co jest prawdą, a co nie. Słowem roku 2017 jest fake news. No tak. Coś, co... Tak. Jakby wytłumaczenie, że czarne wcale nie jest czarne, na przykład. Tak, i udowodnienie, tak. Że ono w rzeczywistości jest tak, białe tak, i że stoją prawda. Za tym jeszcze to naprawdę prawda. Niezłe polityczne moce, które sprawiły, że widziałeś inny kolor niż powinieneś. Tak, to prawda, to prawda. Państwo sobie radzi w tym świecie? Ja panu powiem, no jak panu powiedziałem, ja lubię komplikacje, lubię bogactwo, różnorodność rzeczy, także ja się wyłączam. Rzeczy, które mnie interesują, potrafię mieć guzik, tak samo jak nie będę pluł na muzyki, których nie lubię. Jeśli coś idzie w radiu, czego nie lubię, to naciskam gałkę i zmieniam gałkę albo wyłączam. Także odkąd mamy te wszystkie wyłączniki, to ja w ten sposób. Raczej staram się postępować. Zdrowie. Gdzie pana szukać muzycznie dzisiaj? Dzisiaj będę... Dzisiaj jak? Znaczy w ogóle tak dzisiaj? Znaczy współcześnie. Niedługo będę grał w Londynie w piątek, później będę grał w Warszawie w poniedziałek następny za tydzień, a i później jadę do tego Bielska, gdzie będę grał też właśnie na festiwalu i serdecznie wszystkich ludzi zapraszam od wtorku do poniedziałku festiwal Jazzowa Jesień w Bielsku Białej. Bielskie Centrum Kultury, wspaniali wykonawcy Dave Holland, Kurt Rosenfinkel, Tigran Hamasyan, armeński pianista, Dawid Virele ze swoim religijnym projektem Gnosis, inspirowanym religią kubańską. I wiele ciekawych, innych, wspaniałych. A festiwal otwiera polski Norwek, to znaczy Jan Garbarek. Także doskonały program, serdecznie zapraszam. Gdzie są ci, którzy mówią, że w Polsce wszystkich. Muzyka spsiała? Właśnie pan udowodnił, że jest naprawdę nieźle. Tak. Panie Tomaszu, bardzo dziękuję. Jak zawsze z szacunkiem. Również dziękuję i wszystkiego dobrego. Jeszcze tylko pas. O, i widzimy się z Rafałem. Do zobaczenia. Rafał Trzaskowski,